Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór tym, którzy nas słuchają wieczorem z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Pozdrawiają dr Krzysztof Rak i ja, Stanisław Żerko, który tę rozmowę nie tyle poprowadzę, czy bardziej będę jej uczestnikiem, a rozmawiamy na kilka dni przed Świętem Niepodległości, przed rocznicą tego dnia, który od 1937 jest przyjmowany jako Święto Niepodległości i po przełomie roku 1989 ponownie to święto obchodzimy. My specjalizujemy się w problematyce międzynarodowej, zajmujemy się polityką zagraniczną Polski, Niemiec, więc w mniejszym stopniu będziemy albo prawie niewiele będziemy mówili o tych aspektach wewnętrznych, a to jest cały kompleks fascynujących spraw. Skoncentrujemy się na aspektach zewnętrznych, a tak nawiasem mówiąc rozmawiamy 5 listopada w rocznicę manifestu dwóch cesarzy, Wilhelma II i Franciszka Józefa, nawiasem mówiąc nie wiadomo czemu nazywanego Franciszkiem Józefem pierwszym, bo Franciszka Józefa II nie było przecież, ale 2 lata po manifestie dwóch cesarzy z roku 1916, 5 listopada ulicami Warszawy przeszła ostatnia niemiecka defilada. Defilada, która miała pokazać, że Niemcy jeszcze są silne. Nic z tego nie wyszło. To był już okres, kiedy Niemcy pogrążały się w całej serii niepokojów, później rewolucją nazwanych, a miejscem tych właśnie wydarzeń stała się także Warszawa. Ale ja chciałbym się cofnąć o lat kilkadziesiąt, mianowicie to już nie chcę cofać się do Kongresu Wiedeńskiego, do systemu świętego przymierza, które miało jakby scementować solidarność trzech polskich zaborców. Ta solidarność przetrwała przez lat kilkadziesiąt. W połowie lat 50. w okresie wojny krymskiej rozpadła się solidarność tych filarów świętego przymierza, kiedy to Francja i Wielka Brytania starły się z Rosją podczas wojny krymskiej, ale później jeszcze przez lat kilkadziesiąt sprawa polska praktycznie nie pojawiała się na arenie międzynarodowej, a spowodowane to było tym, że solidarność tych trzech mocarstw zaborczych trwała i jednym z lepiszczy tej solidarności była zgoda, że należy robić wszystko, ażeby nie dopuścić do ponownego pojawienia się sprawy polskiej na arenie międzynarodowej. I w roku 1892 dopiero zaczęło się to, co doprowadziło do tej wyśnionej przez Adama Mickiewicza wojny powszechnej narodów. Mianowicie doszło do zawarcia konwencji wojskowej Francji z Rosją. W ten sposób Berlin został osaczony z obydwu stron. Stało się to, czego się Bismarck obawiał. Mianowicie koszmar koalicji. Koszmar, który miał zdaniem Bismarcka doprowadzić do niebezpieczeństwa prowadzenia przez Niemcy wojny na dwa fronty. I tak też się stało w roku 1914. Wszystkie trzy
państwa znalazły się w wojnie, w wielkiej wojnie, której przebieg był niesamowity. Zawsze jest tak, że wojnę jedna strona wygrywa, a druga przegrywa. I tutaj te trzy mocarstwa nie tylko starły się ze sobą, ale one tę wojnę przegrały, znalazły się w skraju wyczerpania i pogrążone były wszystkie te trzy państwa w ruchach rewolucyjnych. Najpierw Rosja przegrała, zmuszona w początkach roku 1918 do zawarcia traktatu pokojowego z Weszą i z Austro-Węgrami, a później te dwa ostatnie państwa wojnę przegrały. Można powiedzieć, że Polska otrzymała niepodległość w roku 18 na talerzu, prawda? Ja bym powiedział tak, bo kluczem dla naszej niepodległości, na co zwracali potem tacy myśliciele polityczni polscy jak Studnicki czy Bocheński, no kluczem do odzyskania niepodległości, no było odrzucenie chyba przez Niemców, przez cesarza Wilhelma II, tej nauki Bismarcka, która była fundamentalna, czy powinna być, wydaje się, fundamentalna dla polityki niemieckiej, to znaczy trzymanie się sojuszu z Rosją i jednocześnie, bo o tym też trzeba pamiętać, z jednej strony sojusz z Rosją, a na pewno nie prowadzenie do konfrontacji z Rosją, a z drugiej strony jest jeszcze ten czynnik francuski, polityka francuska. Chodziło o to, żeby Francja była poza marginesem systemu międzynarodowego. I to jest rzeczywiście to, co zrobił Wilhelm II, jest w jakimś sensie dla mnie jest fascynujące, bo to w ciągu kilku lat ten system bismarckowski się rozpadł w ten sposób, że przestał obowiązywać traktat reasekuracyjny pomiędzy Niemcami a Rosją z jednej strony, a z drugiej strony no, dochodzi do włączenia, i być może to jest najistotniejsze, do włączenia Francji i koniec izolacji Francji. Francja staje się wtedy tym jednym z głównych już czynników dyplomatycznych, no i kończy się ten szczęśliwy okres bismarckowski, no i sytuacja zmierza ku konfrontacji. Konfrontacja, i to właśnie nasi myśliciele polityczni podkreślali zawsze, konfrontacja niemiecko-rosyjska jest zawsze dobra dla Polski. No i w tym okresie, o którym mówimy, czyli przełom XIX i XX wieku, ona jest jak gdyby otwiera tę ścieżkę do Polski niepodległej. Gdyby Rosjanie, a szczególnie Niemcy, trzymali się tej nauki Bismarcka, no to prawdopodobnie te czynniki zewnętrzne byłyby na tyle silne, że nie odzyskalibyśmy niepodległości. Tutaj Pan Bóg pokarał naszych wrogów brakiem rozsądku, ja bym to tak powiedział. Ta konwencja francusko-rosyjska, wojskowa konwencja, została podpisana już w 2 lata po odejściu Bismarcka. 2 lata po zdymisjowaniu Bismarcka w roku 1892. Ja pamiętam taką historię, zanim ona podpisana została, to do Piotrogrodów wpłynęła eskadra francuska z taką wizytą, może jeszcze nie przy jaźni, ale witał gości, między innymi jeden z wielkich książąt, który stał na baczność, gdy orkiestra wykonywała hymn francuski, mianowicie Marsyliankę, hymn, który był zakazany w Rosji jako pieśń wywrotowa, rewolucyjna. I stało się właśnie to, ale też dla Polski to było niepokojące z tego względu, że sojusz francusko-rosyjski
Z drugiej strony blokował także sprawę polską. I dopiero rewolucja, czy tam przewrót bolszewicki jesienią roku 1917, 7 listopada spowodował, że doszło do załamania tych bardzo dobrych stosunków francusko-rosyjskich. Pamiętajmy, że po rewolucji lutowej, po obaleniu caratu, rosyjski rząd tymczasowy zapewnił, że Rosja w wojnie pozostaje po stronie Francji. I dopiero bolszewicy nam tutaj ten prezent sprawili, można powiedzieć. I wówczas już no, zaczęto zaczęły się pojawiać właśnie te różne inicjatywy na rzecz powołania jakiejś tam formy państwa polskiego, więc najpierw manifest dwóch cesarzy, a później no, 13 punktów Wilsona, prawda, gdzie już wyraźnie powiedziano, że jednym z celów antyniemieckiej koalicji ma być odbudowa państwa polskiego. I to się tak się stało. Rok 1918 był to jest ten moment, kiedy Polska znajduje się w okresie bardzo dobrej koniunktury międzynarodowej. Ja w ogóle uważam, że los Polski jest zależny od lat no, przynajmniej 300 od międzynarodowej koniunktury, która może być fatalna, jak w drugiej połowie wieku XVIII, jak w roku 39, jak w roku 43, 4, 5, a może być znakomita właśnie jak w roku 1918, czy też 1989, 90. I tutaj tak trochę paradoksalnie i przewrotnie muszę upomnieć się o to słynne niemieckie określenie państwo sezonowe. Oczywiście w tym określeniu mamy duży ładunek niechęci, lekceważenia, pogardy dla Polaków, że oni nie potrafią się, potrafią gospodarować, rządzić się i że to państwo polskie, które w roku 18 powstało, nie przetrwa, bo jest takim przejściowym państwem. No tak też się stało, trzeba przyznać. Polska jest no, właśnie to fatalne, piekielne czasami położenie między Niemcami a Rosją. Od tego los Polski jest zależny, a także zależny jest od postawy Zachodu, a w roku 18 te czynniki zostały wyeliminowane. Francja zaczęła interesować się po rewolucji bolszewickiej sprawą polską, a później udzieliła Polsce wsparcia. No właśnie, mamy ten koniec roku 1918 i jak charakteryzuje się te dobre warunki, ten sezon na państwo polskie, bo nawiązując do tego twojego stwierdzenia, co zadecydowało o tym, że te uwarunkowania, ta konstelacja sprzyjała stworzeniu i odrodzeniu państwa polskiego? No to przede wszystkim klęska Niemiec, no bo od tego wszystko się zaczyna. Ale to jest ten kluczowy też drugi warunek. Bo klęska carskiej Rosji, ale ja bym powiedział, że tu jest coś więcej. To nie jest tylko klęska państwa rosyjskiego. Rosja w momencie, w którym władzę w Petersburgu obejmują bolszewicy, staje się pariasem. Z Rosją nikt nie chce rozmawiać. Rosja ze względów ideologicznych, Rosja, która staje się Rosją sowiecką, Sowiety, stają się dla
całej cywilizowanej społeczności międzynarodowej państwem, z którym się po prostu nie rozmawia. Jak się nie rozmawia, to ta Rosja jest poza koncertem mocarstw, Rosja sowiecka, no i ma bardzo utrudniony sposób realizowania swoich własnych interesów. No i tu się otwiera, to jest właśnie ten wspaniały sezon, ta wspaniała pogoda, która jest nie tylko dla nas, dla Polski, ale dla całej Europy Środkowej. W tych warunkach możliwa jest realizacja tak zwanej zasady samostanowienia. Okres ten, przełom XIX i XX wieku, to jest bardzo silna obecność i wpływ ruchów narodowych, pojęcie, zjawisko nacjonalizmów, no i politycy w mocarstwach dochodzą do wniosku, że no, tym ruchom nacjonalistycznym i tym ideologiom nacjonalistycznym trzeba się przysłuchiwać i trzeba oddać pewną sprawiedliwość. I zasada samostanowienia narodów, tak, czyli że narody generalnie mają państwo do bytu państwowego, mają prawo do bytu państwowego, bo na tym to polega. Ona zostaje w Europie Środkowej zrealizowana, no i powstaje, no przypomnijmy, no nie tylko Polska, ale Czechosłowacja. No i tu można się zastanowić, jak to jest z państwem czechosłowackim, z zasadą samostanowienia narodów, bo tu już byłby pewien problem do sporów. Ale to, co jest dla nas ważne, także że Rosja przestaje graniczyć z Niemcami. I pomiędzy Rosją i Niemcami powstaje taki pas państw, które te obydwa mocarstwa oddzielają. No i to jest dla nas jest to wielkie, pojawia się to wielkie marzenie, którego nie możemy jakoś po dziś dzień zrealizować, bo jak już odnosimy się do czasów współczesnych, ty się odniosłeś do 89 roku, to ja się odniosę do czasów dzisiejszych, tak? I to te nadzieje na to, że powstanie blok środkowoeuropejski, który będzie niezależny od Rosji i Niemiec, będzie odgrywał podmiotową rolę w polityce zagranicznej, to marzenie jest cały czas obecne. Bo skąd ono się bierze? Tu też nawiążę do tego, co przed chwilą powiedziałeś. No właśnie, ta sezonowość, co ona oznacza tych państw pomiędzy Rosją i Niemcami? No, że one w gruncie rzeczy, ze względu na to, że są słabe, no nie mają tego podmiotowego charakteru, nie mają podmiotowego bytu, są zależne od innych silnych mocarstw. No i pomysł nas i innych, chyba no właśnie nas głównie, tak, jest taki, że połączmy swe siły, stwórzmy jeden podmiot polityczny, no i być może wtedy nie będziemy, nasze państwa nie będą miały charakteru sezonowego. Ja jeszcze wrócę tutaj do jesieni roku 1918, bo to trochę za mało o tym powiedzieliśmy. Chciałbym zwrócić uwagę, że te struktury, które zaczęły powstawać po przyjeździe 10 listopada 18 roku Józefa Piłsudskiego do Warszawy, w ręce którego Rada Regencyjna natychmiast złożyła władzę, to jeszcze nie oznaczało uznania Polski przez świat. Jedynym państwem, które utrzymywało z Polską stosunki dyplomatyczne, to była niemiecka Rzesza, to były Niemcy. Jedynym posłem, który od połowy listopada, od drugiej połowy listopada w Warszawie rezydował, był poseł niemiecki hrabia Kessler, nawiasem mówiąc, który przeprowadził, zanim Piłsudski z Magdeburga został
został zwolniony, rozmowę, w której oczywiście Piłsudski zapewniał o tym, że on dąży do przyjaźni z Niemcami, że nie możemy konfliktów i tak dalej, ale oczywiście, no co on innego miał mówić, jako jeszcze no, więzień Magdeburga, nawiasem mówiąc, on w tym Magdeburgu, w tej twierdzy przebywał w dość dobrych warunkach, miał do dyspozycji mały domek, mały, ale jednak własny domek, który za Mieszkiło, więc Kessler do Warszawy przyjeżdża i dopiero no, w połowie grudnia jest ze względu na protesty polskiej opinii publicznej, tej endeckiej części zwłaszcza, zostaje poproszony o opuszczenie Warszawy, ponieważ no, szkodziło to wizerunkowi Polski na zachodzie, w krajach Antanty, gdzie uważano, że tym prawdziwym reprezentantem jest komitet Romana Dmowskiego. Tak więc mocarstwa zachodnie uznały niepodległość Polski i państwo polskie dopiero, gdy ustąpił rząd Moraczewskiego i dopiero, gdy utworzony został koalicyjny rząd z Ignacym Janem Paderewskim w styczniu roku 1919 i w ten sposób dopiero wówczas delegacja Polski z Paderewskim i przede wszystkim Dmowskim, bo ta właśnie ta ekipa niechętna Piłsudskiemu odgrywała rolę no, dominującą i dopiero wówczas możemy mówić o prawie polskiej, która jest jednym z głównych kwestii omawianych na paryskiej konferencji pokojowej, ponieważ tam właśnie omawiano sprawę polskiej granicy zachodniej, nie wschodniej, nie południowej, ponieważ Piłsudski uważał, że granice na wschodzie trzeba wywalczyć, a granice na zachodzie otrzymamy drogą decyzji konferencji pokojowej. Co się udało? Jak się wydaje, Polska chyba wówczas w traktacie wersalskim, 5 lat po zamachu w Sarajewie, podpisanym 28 czerwca roku 19, uzyskała chyba no, prawie wszystko, co w ówczesnych warunkach mogła uzyskać, prawda? Wydaje się, że tak. No, pamiętajmy o tym, że de facto, znaczy de facto, no, w jakimś sensie to historycy się na ten temat spierają, ale w sposób prawno-międzynarodowy Polska powstała i została, jest jakby tworem, tak, konferencji paryskiej i tworem traktatu wersalskiego. Podkreślam to w sposób prawno międzynarodowy. I no, punkt naszego startu był tak naprawdę z niczego. No, Polski nie było na mapie Europy. No i konferencja, potem traktat wersalski, no, powołuje do życia to państwo. Mamy uregulowane stosunki z Zachodem i z Niemcami, no bo traktat wersalski, jak się popatrzy, to był taki traktat pokojowy, którego bardzo ważnym elementem była pewne uregulowanie relacji niemiecko-polskich, no i pozostawienie rzeczywiście tych kwestii, szczególnie kwestii wschodnich i granicy wschodniej, no dalszym wydarzeniom politycznym, no bo z perspektywy właśnie Paryża, no to trudno było przewidzieć, co się w końcu na wschodzie wydarzy. Wtedy jeszcze wszystkim wydaje się, że władza bolszewicka jest władzą słabą, że są bardzo duże szanse, że jednak ta władza zostanie przewrócona, że jednak historia potoczy się inaczej i że bolszewicy nie będą panowali, ta władza nie będzie długo trwała, to na pewno, tak? Tutaj widzimy taki mit, że ta Rosja cały czas się rozpadnie i ten mit jest również wtedy bardzo obecny,
Jakkolwiek, no bolszewicy też nie dają dużo powodów, żeby w tą wiarę, żeby mieć wielką wiarę w ich powodzenie. Oni raczej kojarzą się z takimi nieodpowiedzialnymi rewolucjonistami, którzy nie dadzą rady stworzyć państwa, które będzie liczyło się na arenie międzynarodowej. No i w ten sposób powstaje Polska. I skoro jesteśmy już przy konferencji paryskiej, traktacie wersalskim, który jest jej efektem, no to widzimy, że ta nowa Polska i traktat definiuje miejsce nowej Polsce na arenie międzynarodowej. No i ta, ja bym to definiował w ten sposób, że Polska jest elementem francuskiego systemu bezpieczeństwa, no bo traktat też to jest próba stworzenia porządku, przynajmniej w zamiarach głównych autorów, takiego porządku, który będzie trwał długo, no i porządku, który wyeliminuje wojnę, przyszłą wojnę powszechną. No, tu jest wiara w to, że ludzie uczą się z doświadczeń historycznych. Jak wiemy, ta wiara nie miała mocnych podstaw. No ale jaki jest pomysł na powojnie? No, pomysł na powojnie jest taki, że to jednak Francja weźmie główną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stabilizację na kontynencie. Bardzo szybko po podpisaniu traktatu wersalskiego okazuje się, że Amerykanie wycofają się z politycznej i wojskowej obecności w Europie, aczkolwiek, o czym się to też trzeba pamiętać, oni politycznie, ekonomicznie w Europie nadal byli, odgrywali kluczową rolę, jeśli brać pod uwagę ten system przepływów finansowych pomiędzy poszczególnymi krajami związanymi z reparacjami, prawda? To jest bardzo, bardzo ważne. Amerykanie de facto tutaj są takim głównym decydentem, jeśli idzie o geoekonomię, dzisiaj byśmy to... No te dwa słynne plany dotyczące Niemiec, plan Dawesa i plan Younga, te nazwiska to są nazwiska Amerykanów, prawda? Więc amerykańskich bankierów, no, specjalistów. Amerykańskich finansów. Ale tego jeszcze, to dopiero się, te plany, to jest dopiero od połowy lat 20., kiedy ten system już zaczyna się ustalać, petryfikować, ale my jeszcze jesteśmy w tym momencie właśnie. Wypadają Amerykanie, Brytyjczycy nie chcą, nie zawierają traktatu z Francuzami, który by jakby, no to byłby taki traktat, który dawał... To byłoby przymierze, tak, prawda? Który przymierza by... francusko-brytyjskiego nie było, o co zabiegali Francuzi, a czemu niechętni byli Brytyjczycy. No bo ten traktat służyłby w momencie odrodzenia się potęgi niemieckiej, że byłaby gwarancja, że Francuzi razem z Brytyjczykami no jednak będą reagowali na wzrost potęgi, nazwijmy to, mocarstwowej Niemiec. I Francuzi co zostają? Nie mają, tak naprawdę nie mają za sobą jako ten gwarant Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, no to wpadają na jeden, jedyny możliwy pomysł. No właśnie, coś pokombinujemy z tą Europą Środkową i Wschodnią. A ponieważ na razie wszystko wskazuje, że Rosja nie będzie, ze względu na to, że rządzą tam bolszewicy, którzy są, jak to Niemcy mówią, niesalonowi, nie nadają się na saloni, są pariasami, są poza marginesem cywilizacyjnym wręcz, no to na razie zróbmy taki system, który będzie się opierał na państwach środkowej Europy, system sojuszy Francji z państwami środkowoeuropejskimi, no gdzie Polska ze względu na swoją wielkość jest tutaj krajem kluczowym. No, jest takie określenie dzisiaj już zapomniane, albo sięgamy po nie w innych celach, ale wówczas powstało
określenie cordon sanitarny, francuskie określenie cordon sanitaire, mianowicie ten pas miał jakby zablokować rozwój tejże właśnie bolszewickiej zarazy. Ale jeszcze kilka słów, ja muszę wrócić do spraw polsko-francuskich, mianowicie pamiętajmy, że to określenie, tytuł głośnej książki Pierwsza zdrada Zachodu dotyczące roku 1920, no nie może się odnosić do Francji w żaden sposób. Polska zawdzięczała Francji w latach 19-20 bardzo dużo. Zacznijmy od tego, że gdyby nie zdecydowane stanowisko Francji, to powstanie Wielkopolski zostałoby stłumione. To marszałek Ferdinand Foch wymógł na tym, że przedłużenie zawieszenia broni na konferencji w Trewirze objęło także front w Wielkopolsce. Tak więc no ta legenda o jedynym udanym powstaniu, no ona się utrzymuje dzięki pomocy francuskiej. To Francja udzieliła Polsce zdecydowanego wsparcia podczas paryskich obrad i później w roku ponieważ Włosi byli Polsce niechętni, Brytyjczycy mniej niechętni, ale także za bardzo Polakom nie sprzyjali, gdyż już wówczas Brytyjczycy uważali, że Niemców nie należy zbytnio osłabiać. Amerykanie to tak trochę neutralność pewną widzimy, w pewnych momentach w Polsce sprzyjającą. Włochy, Japonia się europejskimi sprawami nie interesowała i to jeżeli chodzi o tę wielką piątkę. Później w roku 20 no jednak wsparcie było, to jest no jednak tych kilka tysięcy Francuzów w Polsce przebywało, dostawy materiałowe i później rok 21 efektem tego był polsko-francuski sojusz wojskowy przez część francuskiego kierownictwa uważało jednak, że to jest zbyt ryzykowy. No ale on jednak został podpisany, nawiasem mówiąc, można się zastanawiać, w jakim stopniu to był sojusz, bo pamiętajmy, rzadko się o tym mówi, ale tam expressis verbis w tym tajnym załączniku, w tajnej konwencji napisano, że pomoc dla Polski nie będzie polegała na wysłaniu żołnierzy, prawda? W przypadku wojny polsko a niemieckiej. Ale później Francja przez krótki czas... Moment, Stasiu, przepraszam, że ci przerwę, ale Francuzi tak przecież graniczyli z Niemcami. No to po co było nam dawać bezpośrednią pomoc? Wystarczyło, żeby Francuzi zaatakowali u siebie na wschodzie, czyli na zachód Niemiec i plany też były takie, że ten generalny plan miał właśnie polegać na tym, że gdyby Niemcy spróbowały rozpocząć kolejną wojnę, no to z Francuzi z zachodu, Polacy ze wschodu miały zaatakować Niemcy i na tym miał polegać sojusz. Ale ten przypadek chyba w konwencji nie został wymieniony, prawda? Więc tam mowa była o dostawie. Ja potem mówię, że jak się dyskutowało o urzeczywistnieniu tego. To zostało zmienione dopiero później w następnych latach, o których tutaj już mówić nie będziemy. To skutkowało w roku 3 września roku 1939 wypowiedzeniem przez Francję, między innymi oprócz Wielkiej Brytanii wojny a Polsce. Ale ja jeszcze wrócę do początku lat 20, kiedy to Francja w opozycji do Wielkiej Brytanii próbowała egzekwować w sposób twardy wypłatę czy dostawy dóbr w ramach reparacji, czego z efektem
był styczeń roku 23 i wkroczenie wojsk francuskich, belgijskich do zagłębi jej Rury. I to się skończyło niepowodzeniem. Mianowicie ze względu na bierny opór ludności niemieckiej, a także niekiedy opór zbrojny miały miejsce, sabotaże, dywersje, ten słynny hitlerowski działacz Leon Schlageter, który został ujęty i rozstrzelany przez Francuzów za działalność sabotażowo-dywersyjną. On stał się później bohaterem skrajnej prawicy, nazistów, ale także bohaterem komunistów. I w roku 24 dochodzi do zmiany władzy we Francji, dochodzi do władzy umiarkowana lewica francuska i następuje zmiana stanowiska Francji, Paryża wobec Niemiec. Można powiedzieć, że Francuzi przechodzą na pozycje brytyjskie. Aristide Briand i Joseph Austin Chamberlain są tymi, którzy uważają, że można się dogadać z ministrem spraw zagranicznych Stresemannem. I tu mamy konferencję lokarneńską, która kończy ten okres, kiedy to Niemcy są pariasami systemu wersalskiego. Niemcy wchodzą do Ligi Narodów i od razu zostają członkiem Rady tej genewskiej instytucji, stałym członkiem Rady, a więc wchodzą w skład tego ekskluzywnego dyrektoriatu. I co ważniejsze dla Polski, osłabieniu uległ ten układ polsko-francuski z roku 21. On został rozwodniony, a po trzecie, co chyba najważniejsze, Francja godzi się, że Niemcy udzielają gwarancji nienaruszalności niemieckiej granicy zachodniej, a odmawiają tego Czechosłowacji, a przede wszystkim a Polsce. To zostało przyjęte w Polsce bardzo źle i są znane późniejsze słowa Józefa Piłsudskiego, który zapytany przez Beka o Locarno powiedział z właściwą sobie no, jaskrawością, że każdy przyzwoity Polak pluwa z pogardą, gdy słyszy słowo Locarno, nazwę tego szwajcarskiego miasta. To pozwoli, że spróbuję podsumować nasze rozważania, bo już doszliśmy bardzo daleko, bo aż do Locarno. To jest właśnie chyba ten moment, Locarno, w którym wszystkie nadzieje na to, że Francja będzie tym hegemonem, który ustabilizuje sytuację w Europie kontynentalnej, to jest ten moment, w którym te nadzieje na tą dominację francuską no, trzeba odłożyć już gdzieś tam na półkę historyczną. No i od tego momentu no, rozpoczynają się, Niemcy wchodzą do koncertu mocarstw, ale pamiętajmy, Niemcy wchodząc do koncertu mocarstw europejskich na sztandarze mają rewizję granic, przede wszystkim swoją rewizję granicy z Polską. Czyli no, de facto jest to zniszczenie tego porządku, który powołał do życia traktat wersalski. No i od tego momentu my już zaczynamy zmierzać, ten system europejski zmierza już nieuchronnie, chyba można tak powiedzieć, ku swemu rozpadowi. On jeszcze będzie trwał 14 lat. Marszałek Ferdynand Foch podobno powiedział w roku 19, gdy dowiedział się, jakie będą warunki traktatu wersalskiego, że mówi, że to nie jest pokój, że to jest tylko zawieszenie broni na lat 20. On nie dożył roku 39, ale można więc
no, część historyków, publicystów zwłaszcza twierdzi, że no, przewidział to po prostu, to czymś skończy się. Jednak chyba uważamy, że w roku 1939 Niemcom nie chodziło o rewizję traktatu wersalskiego. Hitler w Mein Kampf już napisał, że przywrócenie granic niemieckich z roku 1914 jest czymś tak skromnym, że nie wartym śmierci ani jednego niemieckiego żołnierza. On chciał hegemonii Niemiec na kontynencie europejskim, a rewizji systemu wersalskiego dokonał Hitler niejako po drodze. Tak, ale tu już musimy definitywnie postawić kropkę, bo to już jest temat na następny podcast Instytutu Zachodniego i mam nadzieję, że ja i ty tego rodzaju podcast Państwu przygotujemy. A teraz żegnamy się z Państwem i bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Stanisław dziękujemy za uwagę. I Krzysztof Rak. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Kłaniamy się Państwu. Do widzenia. Do usłyszenia. Spojrzenie na Zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego. Podcasty Instytutu Zachodniego dostępne są na platformach Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts oraz na portalu YouTube. Zapraszamy do subskrypcji. Dzięki niej będą Państwo na bieżąco z wszystkimi naszymi nagraniami. Do usłyszenia.